piraci! Witajcie moi drodzy w 65. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. W ostatnim odcinku zabiliśmy niestety zdradzieckiego świnie Charlesa Wayne'a, który był po prostu zdrajcą najzwyklejszym. Prosił się o to właściwie, więc niestety zasłużył sobie na taką, a nie inną karę. Zwerbujemy sobie załogę, jeśli możemy. A, 400 to tam wydamy na lajciku. Okej, okay, cała załoga zwerbowana, w to mi się nie chce gówno grać. A może jakieś informacje poprosiłbym. Dawać mi tu informacje. Grubasku. Może jakieś, nie wiem, mapy skarbów, umrzyki, te sprawy. Zobaczymy w sumie. A, konwój morski. Dobra, dzięki. O, kolega nam tu się rozleżał. Ale niech mu będzie. Zasłużył sobie na odpoczynek. Sprawdźmy jeszcze kawkę. O kurde, ciekawe czemu tutaj tak jeszcze laguje. Ale to mniejsze o to. No cóż, Charles Wayne zasłużył sobie na karę. Musiał, nie było innego wyjścia. Aha, na ulepszenie kawki i co tutaj trzeba mieć? 25 kafli moździerz i 650 metalu. Siła folgierzy 15 kafli, 400 metalu. I coś jeszcze? O, tutaj jeszcze zapas. Schemat magazyna elitarne wybuchowe, beczki. O! To możemy znaleźć w tym, w tej wyspie. Isla coś tam. Prowidencja. No, Isla Prowidencji. Tam jest ten skarb. Mamy tu jakieś galiony. A zobaczymy, co tu się w ogóle. Żagle z kwiatami. What the hell? Co za porypany pomysł w ogóle. Może wydamy sobie te pieniądze na, nie wiem, renowację willi. O, jeszcze sobie przy okazji podepniemy te klucze templariuszy. Żebym nie musiał, wiecie, dwa razy się tam wracać. Więc od razu przejdziemy się do domku i podepniemy sobie te klucze templariuszy. Od Marli tej, kurde, jak on miała na nazwisko? Nie, Lucia Marquez. Chciałem powiedzieć Maria Laquez. Nie wiem, mylę te litery początkowe. Lucia Marquez i Keneta Abrahama. Dobra, jesteśmy w naszej kochanej willi i podpinamy teraz te kluczyki. Yep. Okej. Świetnie. Ale to i tak jeszcze nie jest nic. Trzeba jeszcze dwóch templariuszy ubić. Okej, dobra. Yep. Still missing a little something. A więc ile? 18 kafli. A, wydamy pieniądze. Ulepszymy sobie naszą willę. Pięknie. Można jeszcze jakieś ulepszenie? Aha. Ile teraz ulepszenie? 40 kafli. Dobra, nie stać nas. Szkoda. Ale żeśmy zadbali o kolejne ulepszenie. O. W ten sposób znowu zebraliśmy jakieś wyzwanie. Kup 5 ulepszeń kryjówki. Spoko. No i mamy naszą tutaj wieżyczkę. Proszę bardzo. No, najzwyklejsza wieżyczka. Co tu można powiedzieć? Za dużo raczej nic. Chociaż można się na nią wspiąć. Nasz sam szczyt. Tak poza tym. O kurde. Spokojnie. Dobra. Jep, skaczemy. Jakbym miał trochę więcej hajsu, to bym już mógł kupić kolejne ulepszenie, ale wiecie, szkoda też mi pieniędzy. Szkoda mi pieniędzy, tak powiedziałem. A po prostu chcę zachować jeszcze trochę hajsu na jakieś ważniejsze rzeczy. Tak popatrzymy. Widzę, że tu jednak nic nie ma. Chwileczkę, mam tą mapę. Jep. Gdzie jest ta konkretna mapa, bo chcę dostać ten skarb. Tam na tej Isla Providencia jest 502.44 to będzie.
A gdzie mamy misję główną? O, fajnie. Aha, tam, w Kingston. Trochę właśnie kijowo. To się tepniemy teraz do Isla Providencia. Tam gdzieśmy się bawili fajnie z Charlesem Wayne'em. Dobra, dawać mi tu wszystko, co trzeba. Bym kupił sobie ulepszenie. No, jeszcze trzy skrzynie trzeba będzie tam zabrać. Okej. Już nawet widzę, gdzie one są. Chwileczkę, się tepniemy tutaj tak. W ten sposób będziemy mogli wziąć te skrzyneczki. O proszę, możemy sobie tak zabić tego. A co tu robią Angole w ogóle? Póki oni się tu palą. O kurde. Widzę, że tu jeszcze jedni kampią. Czuję, że skrzynki są gdzieś na dole. Albo i nie. Pomyłka. Pomyłka zawsze musi boleć. No co, nie westniesz się tam, jaki ty jesteś głupi. Jeb, cichutko, cichutko siedź. Tego też trzeba jeszcze tu wykończyć. Jeb! Nie macie już. Gdzieś słyszę te skrzynie. Tylko nie mogę się kurde osłuchać. Ale dobra, jest. Jedna i druga. Pięknie. O, pięknie. I jeszcze jedna będzie gdzieś tam dalej. Się przebiegniemy. I mapa skarbu nam wskaże, gdzie będzie ten nasz skarb. Old mine. Cię wykończę tak. Jako, że jesteś kapitanem, to tak marnie zginiesz. Okej, okay, jest. Trochę się przebiegniemy. I znajdziemy sobie to, czego szukamy. Jest, widać już nawet. O, pięknie. I już widzimy skrzynkę. Dobra, jeszcze ten skarb chcę. Okej, czyli jakby to powiedzieć, przy tym rozbitym statku. A gdzie ten rozbity statek? Od tego zacznijmy. Bo wiecie, ja mogę tego nie ogarnąć jeszcze. Zatem może się tu tepnijmy i sprawdźmy. Ma się to może. O, jest, bo to ten wrak, dobra. Jest, mamy ten nasz wrak. Aha. Dobra, wszystko jasne. Przeżyjemy? A, przeżyjemy. Już miałem mówić, że zginiemy, ale jeszcze bym niepotrzebnie krakał. Dobra, i tu gdzieś mniej więcej jest ten skarb. Włączmy jeszcze raz mapę. No tak, odbiegam sobie od tych ruin. Boże, od tych ruin, od tego. A chwileczkę, chwileczkę. Mam już chyba nawet pomysł. Może nawet plan. Sprawdzimy wszędzie. W każdym zakątku może się znaleźć ten skarb. Gdzieś musi być, no. Się rozejrzymy dokładniej, to znajdziemy i weźmiemy to, co trzeba. Dobra, muszę jednak je chyba jeszcze popatrzeć tak z kilka razy. Aha, dobra. Co, co? Tutaj? Tutaj? Nie, myślałem.
Dobra. Czyli to są te ruinki. I one są gdzieś... dobra. I ta duża skała gdzie jest? Bo mamy tylko to. O. Gdzieś tutaj pomiędzy musi być. Pomiędzy nimi musi gdzieś być ten skarb. Pewnie tutaj założę się tak. No, podejrzane miejsce. Wyczuwałem właśnie, że tutaj będzie ten skarb. Sobie go pozbieramy. Bierzemy. Jest schemat i trzy kafle. Oj, pięknie. Okej, okay, to teraz jeszcze bym się chciał tylko do kawki dostać. Jeśli to by było możliwe. Chyba, że po prostu... Zastanówmy się. Bo kusi mnie na kolejną misję fabularną. Co akurat jest prawdą. A wiecie co? Ruszymy sobie na tą misję. Nie zaszkodzi nam. Zrobimy sobie jeszcze inną misję. Bo tak troszeczkę się opuściłem w tej fabule. Trzeba przyznać. Dlatego kolejny odcinek też poświęcę na misje fabularne. Żeby po prostu sobie przypomnieć, co nasz drogi Edward tutaj robił przez ten ostatni czas. Co się u niego wydarzyło mianowicie. No bo ostatnio dość nieprzyjemnie było, z tego co pamiętamy. No i witaj zlagowany świecie. Bo Kingston to jest jedna z tych najbardziej zlagowanych miast. Więc wiecie, jakoś mnie to nie do śmiechu. Ale gram jakoś i gram. Jep, poszło. Dobra, dobiegniemy sobie tej misji. Niczego mi nie brakuje, wszystko mam pod dostatkiem. A misję chciałbym sobie też wykonać. Dobra, wyobraź sobie moje zdziwienie. Dobra, już sobie to wyobraziłem. What news are they? This Barjon works for the Royal African Co? Company. Tell him what you told me. I haven't seen the princess for 8 weeks or more. Aha. Meaning she may soon be back. What else? I thought this Buck belonged to the other man who was asking about the princess this morning. So I told him that... What other man? Hottie sailor in plain rags. And a gent with a scar just here. Where have they got to? Staying just round the corner, they said. Aha. Dobra, idziemy, murzynku. I grow tired of chasing these fantasies of yours, Edward. As does the crew. Co? We're getting close. Coś powiedział? Ty też chcesz zdradzić mnie? Też chcesz mnie zdradzić? Suczy synie? Ta? Takiś kurde kozak? Ja pierdolę. Ja ci dam. Dobra, odszukaj Horny Golda i Rogersa. Ja mu dam, kurde. Uciekać od załogi. Tyle kurde przeżyliśmy. Był ze mną od samego początku, a teraz go to męczy. Przecież ja go powinienem zbić na zbity pysk normalnie. Co to on sobie wyobraża? Kurde, nie dość, że czarny to jeszcze podskakuje, no. Też pewne rzeczy zaczynają mnie już męczyć. Ale to kurde nie oznacza, żebyś kurde tak się jeszcze do mnie odnosił. Kolego, teraz żeś trochę przesadził, murzynku. I spotka cię za tą kara. Sowita kara. Dobra, siłaczy zdjęty. My tu sobie spokojnie wszystkich wybijemy. Wiecie, nie nerwowo. Bo to wystarczy, że już mnie murzyn zdenerwował. To już wystarczy. Dobra, no sabotuj to. Dobra, kolega tu idzie, tego zaraz zabijemy. No chodź tu, chodź tu. Już nie będziesz kozaczył. Jep. Dobra, spinaj się tutaj. Tylko też uważaj, żeby cię nie wykryli. O, kapitan, dobra. Jego mam w dupie w zasadzie mówiąc.
siłacze. Wow. Spokojnie. Jest. Pięknie, siłacz został. Spoglądam tak na tych żołnierzy, gdzie mógłbym jeszcze tych siłaczy pozdejmować. Ale tu jeszcze mamy jednego. Chwileczkę, niech sobie oni tutaj najpierw zejdą, a ja będę mógł spokojnie tego ciula zdjąć. Pięknie. Ło, wpytę. O, szesz, wpytę. Okej, dobra. Ten to kto? O shit. Prawie bym nie wykrył, kolega. No chodź tu, chodź tu. Nie ma ze mną takiej zabawy. Zginiesz od razu. No chodź tu, imbecylu. Nie pospałeś się, mnie to zginąłeś i masz teraz. Super. Znajdujesz sobie teraz fajne momenty na wywalanie, nie wiem co? Czekaj, ułożysz wpytę. Czekaj. Zrobimy coś takiego. Już. I już mi to będziesz cichutki. Okej. Okay. Już ucichł. O, tu mamy dwóch grubasów. A, chwileczkę. Ja bym go jakoś tak zabił po cichutku. Jep. Dobra. A, widzę, że kolega jest zaskoczony tym, że... A, on idzie teraz w tą stronę. Zaraz go tutaj nieźle odciągniemy. Łożysz w pytę. A czemu on po drabinie idzie? To mnie zaskakuje. Trochę nieogarnięty ten kolega jest. Lol. To było już naprawdę prawdziwy debilizm. Chwileczkę, chwileczkę. Leżeć mi tu. Już nie ruszać się. Jep, 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 lagi. A, dwóch grubasów naraz, dobra. Przynajmniej już się zająłem jednym punktem. Teraz jeszcze zniszczyć dzwon alarmowy. I już mamy wszystko załatwione. Fuk. Musiał. Kurde, uważać tutaj trzeba. Ty, ty. Co to za typy? O, Hornigold i Rogers. O, proszę. A więc to... Ty zdrajco. Jak mogłeś? No nie wierzę. Noż ja po prostu nie wierzę. Nie zauważyli mnie. Co za chuje. A ten Hornigold to widzę, drugi zdrajca. Co? No nie wierzę. Jakie próbki krwi? Co ty pieprzysz za głupoty? Then one would require a drop of the king's blood to do so. In other words, a small sample of blood gives us access to a man's everyday life. Does Torres mean to spy on me then? For I've just given him a sample of my blood. As have I, Captain Hornigold, as will all Templars. It's a measure of insurance. Ta, te gówniane zabezpieczenie. Ja już ja znam te wasze zabezpieczenie. Aha, okej.
I suppose it's a small price to pay for what the Templars have. No nie wierzę, że on do nich dołączył. Governor, ja pierdolę. Co za łeb. Ale widzę, że chyba mu się to spodobało, dlatego... No kurde, ja mu nie zabraniam, ale w tym wypadku będzie musiał zginąć się z mojej ręki. Jak nie z ich. To tak też nie można tolerować tego. No, no trudno, ty też nie dożyjesz. Ty też zginiesz. Przyjdzie i na ciebie czas, kolego. I ty też już poczujesz wytrysk krwi na swoim marnym ciele. No kurde, wspinaj się. Boże. Chwileczkę, na tego trzeba... O, dobra. Jest, bezpiecznie. No i tak trzeba go, o, położyć. Dobra, leży. O, szwak. Dobra, dałem radę. Okej, dobra, położony. No ale teraz to ciało spadnie i widzę, że już dostali sobie ochronę. No nie wierzę, był moim kurwa kumplem, a teraz to co, zadaje się z templariuszami. I trzeba tu być naprawdę świnią totalną. Dobra, no spinajżesz się. Dobra, do sianka. Tak trzeba będzie chyba zrobić. Aha, wykrycie, nie? Jeb, dobra. Trzeba ich teraz dogonić. Fuck. Teraz trzeba ich dogonić. Zaraz nam się rozpłyną. A ja nie mogę sobie pozwolić na to. Nie pozwolę sobie. Dobra, jest. Śledzimy ich dalej. Dobra, mamy naszych typów. Jest oznaczeni. No proszę. O! El Tiburon i Laureano Torres. Proszę bardzo. And what measures are being taken to recover the booty from this pirate? Captain Hornigold has dispatched some of his best men to ensure the sage's capture. Dam sobie z wami radę. What of the sage's present location? Do we know? No niestety nie. Nie dowiecie się. Kurde, przestań lagować, Kingston. Aha. Africa. By God. The winds do not bring back. I concur, Grandmaster. I should have sailed there myself. One of my great galleys would be more than capable of making a swift journey. Yep, na górę, na górę. Captain, I asked you to divest yourself of that sick incident. I failed to see the difference between enslaving some men and all men. Our aim is to steer the entire course of civilization, is it not? A body enslaved in spite of our religion. Dobra, dobra, posłuchaj dalej. Możesz. Ło! Wymyka mi się to wszystko spod kontroli. Powoli. No, zajebiście. Nie! No, szwak. Teraz, naprawdę. Nie no, zajebiście. Jest! Udało się, musiałem bomby i tak użyć. Principe, sir, a small island. We've sent two of our best men, Burgess and Cochrane.
Privateers with fast ships and firm hearts. Edward Kenway! O kurwa. Imagine my surprise at seeing your jackdaw anchored there. Have you heard all you came to hear? Will you now rescue the sage from our clutching hands? A pox on you, traitor! You sold us downriver. Because I found a better path. The Templars know order, discipline, structure. But you never could fathom these subtleties. Goodbye, old friend. You were a soldier once, when you fought for something real. Ja ci dopadnę, spokojnie. Zginiesz szybko i marnie. Abra, z wami się trzeba rozprawić. Abra. Nie ma walki z wami. Uciekamy od razu. Wow. Szybko, żeśmy umknęli im. Ale oni i tak będą nas gonić. Ale patrzcie, co to za... Kurde, przecież to jest aż chamstwo. Nas oszukać. Nie, sobie tego nie wyobrażam, no. Zajebiście po prostu. Jestem tak zadowolony teraz, że kurde... Nie, no, zajebioza. No, uciekamy i... Nie chce mi się walczyć. Trzeba opuścić ten... Zbugował się kolega. Nie ma. Już znam na was sposób. Dobra, teraz mogę sobie was wybić. O, taki kolega kozak. Dobra. Już nie ma was. Jeb, proszę bardzo. I mamy 100%. Świetnie. Tak, oceniam to wspomnienie na 5. Mhm, świetnie. I szkoda, że kolega nas sprzedał. No, hajsy mu się nie zgadzały, to musiał do Templariuszy dołączyć, no bo jakby inaczej. Świnia sprzedajna. Dobra, gdzie mamy tą misję teraz? O kurde, aż tutaj. Czyli do Afryki, mówiąc wprost. Tak bym popatrzył, jeszcze coś porobił. Zastanawiam się tak po prostu. Okej, mapy skarbów 749-625. Się teraz potepamy do takich miejsc, gdzie bym trochę znalazł skarbów. 749 749 jest. A się tak potepamy do tych łatwiejszych miejsc. Trochę hajsu zdobędziemy i skończymy odcinek. W następnym nie wiem, czy ruszymy do Afryki, może jeszcze coś porobimy, żeby nasz Edward był jeszcze mocniejszy. Bo po tym, co teraz zrobił nasz kumpel, to aż po prostu żal mi chłopa, że się tak po prostu, że go oślepili ci Templariusze. O, jestem 81 w lokalnej hierarchii. A, w lokalnej, czyli znajomych. O, bardzo dobra pozycja. Dobra, i ta mapa, może ten skarb gdzieś tutaj powinien być. Dobra, zaraz go tu znajdziemy. Jest. Tak szybko pozbieramy te skarby, skończymy odcinek. Bo chcę mieć już te skarby z głowy, tak szczerze mówiąc. Jeb, pięknie. Okej, galion z wężem i 3 kafle. Okej, teraz kolejny skarb 7405. 7405. Ohoho, to trzeba będzie gdzieś tutaj chyba. 70 70 405. No to Tulu. A, no to tam, gdzie mój kumpel szukał tego skarbu i nie mógł go znaleźć. Zobaczymy, czy nam się uda tak szybko go znaleźć. Jeśli tak, to od razu go bierzemy. O, i te lagi mi się naprawdę nie podobają przy loadingu. To mnie wkurza. Może właśnie przez to mam te opóźnienia w komentarzu. Nie wiem, coś bardzo możliwe. Dobra, skarb.
jest drzewo. Na mapie to wygląda mniej więcej właściwie w taki sposób, że to jest tutaj, nie? Ale tak popatrzymy jeszcze. Okej. To musi być takie grube drzewo. Więc ogarniemy sobie to też. Bo chciałbym już zebrać te wszystkie takie mniejsze skarby, gdzie w nich są jakieś, nie wiem, hajsy, schematki. Co to tam? Co to jest? Dobra, skrzyneczka. Myślałem, że coś innego, wyjątkowego bardziej. Dobra, przejdziemy się po tą, po ten skarb. Ale chyba możemy się przeszczepnąć, nie? W sumie możemy. Kurde, trzeba biegać i ogarnąć te spadki. Jest. Pięknie. I zaraz znajdziemy to duże drzewo. O, dobrze zaznaczyłem w sumie. Okej. Okay. To duże drzewo, takie... O, jest. Mamy nasze drzewo. A dobra. Tak mniej więcej gdzie to jest? No leży sobie tutaj, nie? Tak tutaj. No tak seryjnie tutaj, tak? Tu? Nie. To gdzie, kurde, gówno wybić? Jak będzie tutaj przeszkadzało. A ja sobie nie mogę pozwalać na takie, wiecie. Tutaj? Czekaj. Przeszukamy to dokładnie. Gdzieś się znajdzie ten skarb. Dobra, to kolejny jaguar. Sobie potem posprzedajemy te pierdoły. I dostaniemy za to hajs. Znaczy skóry. Z czego potem je sprzedamy za... O, jest, jest, jest nasz skarb. Okej. Zobaczymy, co w nim będzie. Zbierzemy sobie przy okazji te wszystkie mapy, które mamy przy sobie, rzecz jasna. I skończymy odcinek. Zobaczymy, jak długi będzie. Od tego zacznijmy. Okej, cztery kafle. Mhm, 606, 835 606 606. Czyli to będzie gdzieś wyżej. 606. O, 606. Tu gdzieś 606. Tutaj? Nie. Gdzieś jeszcze wyżej. Okej, tam się tepamy do Abaco Island. I tam pewnie będziemy mieli ten skarb. Oczywiście raczej będziemy mieli. O, nie, nie laguj się, nie laguj. Kurde. No nie mam wpływów na te lagi, no przykro mi bardzo. Trochę mnie to wkurza też. Jezu, jak to wygląda kosmicznie z tymi lagusami. Dobra, pierwsza wysepka, którą żeśmy z murzynkiem przeszukali. Ale nasz murzyn, widzę, że on powoli się wykręca z naszej ekipy. Ma nas już dość, ewidentnie. Nie wiadomo, z jakiej to przyczyny. I tak zapamiętałem lokację tego skarbu. Więc nawet nie muszę zaglądać, bo wiem, że będzie gdzieś tutaj. Tu, gdzieś w środku. Dobra. Tak na ślepo, na wyczucie. Bierzemy ten skarb. No i cztery kafle, znowu się wzbogacamy. No to jeszcze jeden skarb. 992 422. Ło kurde, jaka lokacja. 900. To było chyba 922 922. To pewnie gdzieś niżej. 922.
serce 144. Tak sprawdzam. Kurde, gdzieś ten skarb musi być. Jaka to była lokacja? 992. 422. 992. Ha, ha, ha. 992. 442. O, 992. 442. Gdzieś tutaj. 992. 442. No tak to wskazuje tutaj mniej więcej. Tak przynajmniej z mojego punktu widzenia. No to jest dokładnie ta lokacja. No, 992, 422. No to to jest chyba dokładnie ta, którą zaznaczyłem na mapie. No. 992, 422. No. I się zgadza. Dobra, to się tepniemy tam, gdzie mamy. Zbierzemy to, co trzeba i skończymy w sumie odcinek. Żeby nie było. Dobra, tortugę. Do tortugi się tepamy i zbierzemy sobie ten skarb. Czuję, że tam będzie chyba dużo złota. Dobra, od razu płyniemy. Bez zastanawiania się. Nie mam czasu na takie rzeczy. Pozbieramy sobie ten skarb i powiem wam, że skończę odcinek. Nie wiem, znowu chyba poświęcę parę odcinków na misje poboczne. A czemu łowca? Jakim prawem? No nie. A, bo się nie wyczyściliśmy z zarzutów, dobra. Może być. I tak mu ucieknę. W ogóle nie wiem, ile mamy do tego celu. Chyba dość daleko. A co sobie to popłyniemy? Może jakiś ukryty fort? Sam nie wiem. Fregata. Wszystkie te statki. Cieniasy. Co my tam mamy? Fregata. A ten statek to coś chyba mnie nie może dogonić. O, dopiero tam jest. No to życzę powodzenia. Jak mnie dogoni, to jest hardcorem. Dobra, zakręćmy trochę. Fregata. Niech sobie płynie. Daruje jej życie. A jak się zbliży, to gówno do nas. Chociaż raczej wierzę, że się zbliży, bo brygi są szybkie. Więc zobaczymy w sumie. No i dobra, jesteśmy tutaj i nic nie ma. No i gdzie jest nasz cel? O, i jest już obszar niedostępny. No i... No i cienko, powiem wam szczerze. Tam nie ma żadnych wysepek ani nic. Dobra, widzę, że bryk się prosi o manto. Tego ja już mu zafunduję. O, proszę, takie coś mu zaraz zafunduję. Jak tylko się do nas zbliży. Zakręćmy jeszcze. Tak dla efektu. I nie przeżyję tego, gwarantuję wam. O, już, poszło. Dobra, oczyścimy się jeszcze. Dopłyniemy sobie tam. Z takiego moździerza to już dostał. Na hita, kurde. Już nie da rady, nie wyżyje. Dobra, zniszczymy to gówno szybko i sprawnie. Tak jest, już. I się pozbywamy.
raz, a dobrze. No. Nie, chwileczkę. Gdzieś trzeba porządnie walnąć. Dobra, może być. A tam wyżej? Jeb! Ale trafienie. To gdzieś to powinno być. Dokładnie zaznaczyłem tam, gdzie trzeba i coś lipa. Zmniejsz poziom rozgłosu. Won mi z tym. No, dziękuję. O, ja też się cieszę, ale nie cieszę się z tego powodu, że nie znalazłem mojego skarbu. A gdzieś powinien być. Tak na dobrą sprawę. No i trochę to jest, kurde, oszukaństwo. No, i to jest tak dokładna lokacja. Jej nie ma. Jakby w ogóle nie istniała. No i się wkurzyłem teraz, powiem wam. I trochę mnie to rozczarowało. Ale zakończmy już odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie 65. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I szkoda, że nas Hornigold zdradził. Kolejny zdrajca wśród nas był. Fudge był zawsze po naszej stronie, lecz zginął. Charles Wayne zasłużył na zdradę i śmierć. A Hornigold to zrobił już celowo, bo chciał hajs zarabiać. A hajs bije na głowę człowiekowi. Dobra, trzymajcie się. Na razie, yo, i robimy skok wiary. Jeeeeee!